Proszę Państwa, opowiem Państwu dzisiaj o kilku grach, które zostały zapowiedziane. Ich premiery są w przyszłości, ale opowiadam o nich, ponieważ warto zdecydowanie zwracać na nie uwagę, prześledzić temat, może pododawać sobie na Steamie, obserwować, bo są to rzeczy obiecujące. Proszę Państwa, pogadamy dzisiaj o grach Exekiller, Fellowship, Pionier, Sand i, uwaga, uwaga, Half-Life 3. Być może bonusowo jeszcze się przytrafi The Occultist, zobaczymy, ile nam to czasu zajmie. A zaczniemy sobie tę historię od gry, która się nazywa Exekiller i to jest, proszę Państwa, polska produkcja, która wygląda bardzo klimatycznie, tak cyberpunkowo, tak trochę Blade Runnerowo i tak trochę jak, nie wiem, czy Państwo kojarzą z lat 80., z lat 90. takie filmy science fiction klasy B. I przy czym, jak chciałbym powiedzieć, że ta klasa B, to mówię o tym przez pryzmat uroku, urokliwości tego typu dzieł. Dzisiaj się już takich filmów nie robi, natomiast ta gra ma taki vibe. Exekiller to nadchodząca pierwszoosobowa przygodowa gra akcji stworzona przez krakowskie Paradark Studio. Premiera pierwszej produkcji studia została zaplanowana na 2025 rok. I mam nadzieję, że moja wzmianka o tych filmach klasy B nikogo nie urazi. To jest niesamowity klimat, ma ten trailer, który Państwo na YouTubie mogą sobie oglądać w tle. Gra osadzona jest w retrofuturystycznej, alternatywnej rzeczywistości, gdzie ludzkość zmaga się z konsekwencjami katastrofy, która zniszczyła Ziemię, przekształcając ją w spaloną pustynię. Żeby wszystko było jasne, to jest alternatywna wersja rzeczywistości, więc tam już mamy samochody, jeszcze w XX wieku poruszające się nad Ziemią, bez kół w sensie. Więc to jest taka alternatywna wersja rzeczywistości. Gracz wciela się, uwaga, w Denzela Feniksa, tytułowego Exekillera, który pracuje dla dominującej w świecie korporacji Helion. Jego zadaniem jest zdobywanie biochipów Soul. Soul, czyli dusza, które gromadzą informacje o nosicielach i umożliwiają ich kontrolowanie. Gra zaoferuje nieliniową fabułę, w której decyzje gracza mają kluczowy wpływ na rozwój wydarzeń oraz interakcje z postaciami niezależnymi. To wygląda jak gra przygodowa w półotwartym świecie, gdzie się strzela, czyli z perspektywy pierwszej osoby strzela się z rewolwera. To jest taki kowbojski też klimat w tym wszystkim. Exekiller zapewni półotwarty świat, który obejmie różnorodne tereny, takie jak pustynne pustkowia, malownicze kaniony oraz opuszczone autostrady. Gracze mogą eksplorować ten świat pieszo lub za pomocą futurystycznego samochodu. Gra będzie posiadać pełen cykl dobowy oraz dynamiczną pogodę, w tym radioaktywne burze słoneczne, co wpłynie na atmosferę rozgrywki. Żeby wszystko było jasne, to nie wygląda jakoś wybitnie. Ta mimika twarzy jest taka poprzednio generacyjna, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, ponieważ klimat wydaje się być bardzo sympatyczny i pod tym kątem przede wszystkim patrzę na tę produkcję. To jest taki, to jest postapokaliptyczny cyberpunk, czyli absolutnie idealne, cudowne dla mnie, tylko oczywiście trzeba przyjrzeć się temu uważniej po premierze i sprawdzić, jak to będzie działało i jak ludzie będą reagowali. Zamiast klasycznego drzewka rozwoju postaci, gracze zdobędą nowe umiejętności poprzez zakup oprogramowania lub kradzież chipów. Od przeciwników, rzecz jasna. Rozgrywka pozwoli na różnorodne podejście do misji, od cichej eliminacji po dynamiczne strzelaniny z szerokim wachlarzem broni i gadżetów. Czy słyszeli Państwo o takiej produkcji, która nazywa się Fellowship? Już sama nazwa brzmi znajomo, bo kojarzy się z Władcą Pierścieni, czyli Fellowship of the Ring. Skojarzenie jest odległe od rzeczywistości, ale nie aż tak bardzo. Bo proszę Państwa, powiem Państwu szczerze, to jest taka gra, którą ja bym sobie wymarzył. Gdybym miał zrobić grę, to właśnie robiłbym w takim stylu. To jest jeden z moich pomysłów, jedna z moich wizji, które zostaną spełnione przez firmę nazywającą się Chief Rebel. Fellowship to nadchodząca gra MMORPG stworzona przez studio Chief Rebel we współpracy z Ark Games, która wprowadza nowy gatunek gier określany jako Multiplayer Online Dungeon Adventure, tak zwana MODA. Gra łączy elementy znane z MMORPG, MOBA oraz Action RPG, oferujące unikalne doświadczenie Dungeon Crawlera. Premiera planowana jest na 2025 rok, a już 15 sierpnia odbędą się pierwsze alfa testy. Pewnie się zastanawiacie, jakie to unikalne doświadczenie, dlaczego? Już Państwu opowiadam. Główna mechanika gry skupia się na tak zwanym Holy Trinity, czyli Święta Trójca. Proszę nie kojarzyć, tutaj wątki religijne absolutnie nie mają zastosowania. Czyli tworzymy zespół samodzielnie, wykorzystując takie archetypy znane z gier MMO. Czyli dobieramy sobie tanka, dobieramy sobie DPS-a i dobieramy sobie healera i sterując taką trzyosobową drużyną, podbijamy podziemia. Czyli coś, co jest fantastycznym moim zdaniem pomysłem. I pozwala bawić się w coś w rodzaju takiej typowej zabawy MMO, ale samodzielnie.
czy nie macie towarzyszy, krótko mówiąc, generując swoją postać. I dobieramy sobie postacie z bazy i zakładam, że jeden ze scenariuszy tej gry, jeżeli chodzi o rozwój, może zakładać pojawianie się kolejnych postaci, które będą dodawane z czasem. Może na zasadzie mechaniki gacha? Może nie? Mam nadzieję, że nie, ale kto wie. Dzięki nieskończonemu skalowaniu poziomów trudności, każda sesja gry staje się nowym wyzwaniem. Zarówno nowi, jak i doświadczeni gracze znajdą tu coś dla siebie, a mechanika szybkich i rankingowych lochów pozwala dostosować poziom trudności i wyzwania do własnych preferencji. Zresztą tak, na papierze brzmi absolutnie cudownie. Jeżeli chodzi o te wyzwania, to one są określane przez ilość czasu, jaki należy poświęcić i jest to taka gra, która jest stworzona dla ludzi, którzy mają dużo czasu, ale też takich, którzy mają mało. Więc wyzwania mogą zajmować 10 minut, mogą zajmować 20 minut, w zależności od tego, co sobie wybierzecie. Więc fajna sprawa. Fellowship będzie oferować unikalny system rzemiosła, w którym gracze będą mogli tworzyć własne przedmioty i wyposażenie. Ponadto gra ma zawierać elementy społecznościowe, takie jak gildie i sojusze między graczami. Będą oni mogli łączyć się w czteroosobowe zespoły, aby wspólnie przemierzać bogaty świat, pełen wymagających przeciwników i epickich nagród. Czyli jest ten wątek MMO taki osobisty, czyli możecie sobie tworzyć pełną drużynę, ale to nie znaczy, że nie możecie grać z innymi. Sezonowe aktualizacje, modyfikatory lochów oraz nowe funkcje sprawią, że gra będzie atrakcyjna dla graczy jeszcze długo po premierze. Deweloperzy by tak chcieli, czy tak będzie faktycznie, to czas pokaże. Uważam, że pomysł jest dobry, ktoś jasno napisał, że na papierze to wygląda świetnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała realizacja, jak będzie wyglądał gameplay. W tej chwili jest gameplaye są dostępne w wersji alfa. Interfejs użytkownika wygląda dosyć analitycznie, może za bardzo analitycznie, mam nadzieję, że to zostanie poprawione z czasem, ale uważam, że pomysł jest wyśmienity. Czyli przełożenie tego, co jest najfajniejsze w grach MMO, na rozgrywkę jednoosobową, to jest coś, czego ja szukałem od dłuższego czasu. Może się to, proszę Państwa, sprawdzić. Czy się sprawdzi? Czas pokaże. Ja sobie dodałem to do obserwowanych na Steamie, co też Państwu gorąco polecam. Na pewno lubią Państwo takie klimaty jak Metro i Stalker, chociażby z jakiegoś powodu w tej naszej słowiańskiej części Europy zdaje się to być jeden z ulubionych gatunków. Nie mamy zbyt wiele gier tego typu. No wiadomo, jest Metro, którego ja niestety nie jestem zbyt wielkim fanem, bo Metro za bardzo odziera głównego bohatera z osobowości, a ja bardzo mocno protestuję, by postać stworzona przez Głuchowskiego została odarta z osobowości. Ale jest jak jest. Ale oczywiście mamy też Stalkera tutaj, jeżeli chodzi o nasze zainteresowania. Ale Pionier to jest podobnego typu gra, ale troszkę inna. Jest to debiutancka, wieloosobowa strzelanka od niezależnego rosyjskiego studia GFA Games. Produkcja będzie połączeniem gatunków MMO i FPS. Osadzona w niebezpiecznym, postapokaliptycznym świecie, inspirowana seriami takimi jak Stalker czy Metro. Premiera odbędzie się pod koniec 2024 roku. Akcja gry toczy się na wyspie należącej do Związku Radzieckiego. Wiedzieliście Państwo, że Związek Radziecki ma wyspy? W sensie Rosja? Ja nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, już jakiś czas temu się dowiedziałem, ale była dla mnie to w pewnym momencie niespodzianka. Może dla Państwa nie jest, nieważne, to jest taka uwaga, która może nie jest do końca potrzebna. Przepraszam. Wiem, rosyjska gra stanowi problem innego rodzaju, światopoglądowy problem, ale ja nie będę tych kwestii tutaj poruszał, to Państwo mogą sobie indywidualnie rozważyć. Ja informuję lojalnie, że jest to gra rosyjska. Więc, jak wspomniana akcja gry toczy się w Związku Radzieckim, gracz wciela się w byłego żołnierza specjalnego, którego zadaniem jest odnalezienie zaginionych towarzyszy i odkrycie tajemnic enigmatycznej stacji badawczej Mogilnik. Rozgrywka skoncentruje się na eksploracji, zdobywaniu przedmiotów oraz wykonywaniu misji. Ukończenie zadań zwiększy poziom wpływów postaci, co pozwoli na odblokowanie lepszego wyposażenia i trudniejszych misji. W trakcie eksploracji gracze napotykają wrogi personel, dzikie zwierzęta oraz agresywne mutanty, czyli to, czego powinniśmy się spodziewać po grach post-apo stworzonych we wschodniej części naszego słowiańskiego świata. Na mapie znajdziemy także puste ziemie, nieodkryte strefy, gdzie będzie można PvP pouprawiać, tego typu, proszę Państwa, rzeczy. I być może dla fanów extraction shooterów, dla fanów postapo, dla fanów shooterów w ogóle, może być to interesująca propozycja. Jak w przypadku poprzedników, radzę obserwować ten tytuł, może się okazać interesujący. Dla odmiany, proszę Państwa, sięgamy po produkcję pochodzącą z Ukrainy, która nazywa się Sand.
Jest to dokładnie PvP-VE, czyli Extraction Shooter. Trochę powalczymy z ludźmi, trochę powalczymy ze sztuczną inteligencją. Ta gra toczy się w otwartym świecie, została stworzona przez studia Holograph i Tower House, którzy są współautorami takich tytułów jak Secret Neighbor czy Party Hard 2. Kojarzą Państwo? To takie mniejsze gry były. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale alfa testy produkcji powinny ruszyć już jeszcze tego lata. Akcja gry przenosi graczy do niezwykłego otwartego świata, który jest tak samo fascynujący, jak i niebezpieczny. Wydarzenia w grze odbywają się na planecie Zofia, miejscu, które niegdyś było rządzone przez Austro-Węgry, a teraz jest jedynie cieniem swojej dawnej świetności. Tak, proszę Państwa, jest tu wątek Polski. Galicja. I to taka Galicja z obecnością Polski tam. Gracze mają za zadanie odkryć tajemnicę tego upadłego świata, eksplorując jego zróżnicowane tereny pełne mistycznych anomalii oraz ruin. Aby sprawnie poruszać się po tym trudnym terenie, gracze mają możliwość zaprojektowania i zmodyfikowania własnego tramplera, kroczącego mecha zdolnego do przemierzania wysp, które niegdyś były zanurzone pod wodą. Maszyny te posłużą także jako główna baza gracza i magazyn łupów, czyli mamy takie kroczące bazy. Przypomina mi to trochę do pewnego stopnia, był taki film, Steam Engines to było chyba? Gdzie były takie wielkie miasta poruszające się, tylko że te wielkie miasta poruszały się na, jak czołgi, czyli na gąsienicach, natomiast tutaj mamy maszyny kroczące. Maszyny te posłużą także jako główna baza gracza i magazyn łupów. Gracze mogą dostosować swoje tramplery do wystroju wnętrza, od wystroju wnętrza po ulepszanie ich mocy, pancerza i broni. No, interesujące. Ja bardzo lubię mobilne bazy, bardzo lubię sterowce akurat w tej postaci, ale maszyny kroczące mogą być jak najbardziej. Bohaterami gry są ludzie pochodzący z Galicji, regionu w obrębie Austro-Węgier, zamieszkiwanego głównie przez Ukraińców i Polaków. Byli oni zachęcani przez cesarza do zgłaszania się na ochotników do budowy miast, które następnie miało do nich należeć. Niestety przez katastrofę ekologiczną to się nie wydarzyło. Najbardziej odporni i zdesperowani Galicjanie uciekają się do półlegalnych sposobów dotarcia na planetę i odebrania tego, co do nich należy. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ten taki gatunek extraction shooterów rozwija się bardzo dobrze. Myślę, że większość deweloperów pochodzi właśnie z tych wschodnich rejonów Europy i mam nadzieję, że zrobią to lepiej, będą prowadzili to lepiej niż Escape from Tarkov. Bo szczerze mówiąc, Escape from Tarkov przede wszystkim cierpi na tym, że chyba cierpi na chciwości deweloperów i na tym, że z jakiegoś powodu w jakimś miejscu, w jakimś momencie postanowili zrezygnować z uczciwych praktyk i wprowadzili praktyki bardzo nieuczciwe, wykorzystujące graczy, którzy już zainwestowali pieniądze w grę i trochę są przywiązani do tej gry. Więc mam nadzieję, że ci kolejni deweloperzy i te tytuły, które wymieniłem, nie będą cierpieć na tę słabość, czyli chciwość, bezrozumną chciwość deweloperów. Chociaż, ja wiem, chciwość jest taka chyba trochę łatwa do zrozumienia. I przechodzimy do najważniejszego numeru tego odcinka, czyli Half-Life 3. Ostatnie doniesienia na temat Half-Life 3 wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród fanów serii, którzy od lat czekają na kontynuację tej kultowej produkcji studia Valve. Jest wiele materiałów, które potwierdzają, że jakieś prace się tam toczą, ale proszę Państwa, nie wiem jak Wy, ale ja należę do ludzi, którzy no nie uwierzą, póki nie zobaczą. Niektórzy mówią, że błogosławiony ten, który uwierzył, a nie zobaczył, ale ja to nie jestem zwolennikiem tej teorii. Wśród najnowszych informacji szczególnie wyróżnia się relacja Tyla McVickera, znanego eksploratora danych związanych z Valve. Z jego analiz wynika, że najnowszy projekt Valve, ukryty pod kryptonimem HLX, jest rozwijany od 2021 roku i jest to właśnie pełnoprawny Half-Life 3. Przeszukiwanie kodu źródłowego różnych aktualizacji istniejących już gier, takich jak Counter-Strike 2 i Dota 2, doprowadziło go do znalezienia różnych plików zawierających informacje o projekcie HLX. Wzmianki o postaci noszącej kombinezon HEV, który ma się udawać do lokacji o nazwie Offworld, wraz z odniesieniami do NPC-tów, Xeno Gorilla i Xeno Jellyfish. Wszystkie te nazwy mówią jasno Half-Life. Nie wiem, czy Państwu mówią, mi nie mówią, ja już dawno temu grałem w Half-Life'a i nie kojarzę. Trochę kojarzę Black Mesa, rzecz jasna, bo też miałem okazję pograć, ale na pewno kojarzę kombinezon HEV. Bardzo dobrze się tutaj spinają te wszystkie argumenty, które zdają się potwierdzać, że jakieś prace się toczą. Ale kto właściwie robi Half-Life'a 3? No wiadomo, że Valve, ale czym jest Valve teraz? Jacy ludzie są zatrudnieni? Jacy deweloperzy? Czy są to ci sami, którzy robili Half-Life'a 2? Tam przecież dużo się mogło wydarzyć. Kto właściwie za to odpowiada? Jacy ludzie za to stoją? Może ci od Alyx? A może to jest Alyx 2? Może to jest taki ruch marketingowy, bo Alyx był interesującą produkcją, niewątpliwie.
tylko no, to była taka trochę forma promocji VR-u Steamowego, więc może będzie to Alex 2. Co najważniejsze, kilka dni temu w publicznym portfolio aktorki Nataszy Chandel ujawniono istnienie nowego projektu Valve o kodowej nazwie Projekt White Sands. Ta informacja szybko została jednak usunięta, co tylko podsuciło spekulacje wśród graczy. Fani uważają, że nazwa ta może mieć związek z lokalizacją w Nowym Meksyku, gdzie w uniwersum Half-Life znajduje się ośrodek Black Mesa. Co czyni te doniesienia jeszcze bardziej intrygującymi. Jednakże Mac Vicker zauważa, że Valve, podobnie jak wiele studiów, używa bardzo losowych kryptonimów dla swoich projektów. Na przykład Hot Dog dla nigdy niewydanego Left 4 Dead VR i Left 4 Dead 3 oraz Jamiroquai dla Half-Life Alyx. Dodaje również, że tak długi czas produkcji oraz znalezione w plikach zmiany dotyczące architektury systemów i funkcji projektu mogą oznaczać, że prace przyspieszyły i jesteśmy bliżej niż dalej od ukończenia projektu, co oznaczałoby zbliżającą się zapowiedź gry. Marzyć, proszę Państwa, można, mamy prawo do marzeń, my jako gracze, rzecz jasna, no ale tutaj, no, przepuściłbym te marzenia przez sito jednak w tym przypadku, bo to jest... Myślę, że zagadnienie co najmniej bardzo odległe, a przy okazji jeszcze mało prawdopodobne. Ale trochę się o tym mówi. Gracze są zachęceni, żeby wspominać ten tytuł i może to, nawet jeżeli teraz nie trwa produkcja Half-Life'a kolejnego, może będzie to jakiś czynnik motywujący Valve'a do dalszych prac albo do podjęcia tych prac w ogóle? Tylko czemu Valve miałoby robić kolejną grę? Czy oni sobie źle radzą ze Steamem? Opowiadałem Państwu ostatnio o Steamie, o tym, że jest to firma, która zatrudnia bardzo relatywnie niewielką grupę ludzi, bo tam jest niecałe 400 osób, a jest to firma, która zarabia gigantyczne pieniądze, tam zarobki na jednego pracownika są bardzo wysokie, czyli efektywność firmy jest ogromna. Jeżeli ktoś nie widział moich wcześniejszych materiałów takich zahaczających o gaming, to polecam bardzo gorąco sięgnąć po to, no bo Steam jest bardzo, bardzo sprawnie działającą firmą i myślę, że nie pchaliby się na minę albo nie szukali sposobu na to, by zmarnować trochę pieniędzy. Ale kto wie, miejmy nadzieję, że jednak nie zmarnują pieniędzy, ale zainwestują w dobry projekt. Czas pokaże. Jako, że mamy trochę czasu, ja ostatnio bardzo się streszczam. Sięgnijmy sobie po ten wspomniany wcześniej projekt The Occultist, który wygląda interesująco, ale jest zupełnie innym gatunkiem niż te gry, o których opowiadałem wcześniej. Bowiem The Occultist to pierwszoosobowa gra z gatunku horror psychologiczny, opracowana przez studio Dalloar, dawniej znanego jako Pentakill Studios. Ich debiutancki projekt ujrzy światło dzienne w 2025 roku na PC oraz nowej generacji konsol. Proszę Państwa, z ciekawostek dodam, że Deadlick Entertainment stoi za produkcją, właściwie nie, za wydaniem tej gry. A ciekawostką będzie to, że Deadlick Entertainment wydało wcześniej Golluma. I Gollum był tak ogromną wpadką, przepraszam, nie tylko wydali, ale wyprodukowali. I to była tak ogromna wpadka, że na skutek tej wpadki Deadlick uznało, że od dzisiaj już nie robią gry. Że no niestety nie nadają się do tego. A to nieprawda, bo oni wcześniej robili bardzo fajne projekty, na przykład Deponia, nie wiem czy Państwo kojarzą, dla fanów przygodówek jest to tytuł znajomy, ale tak bardzo zniechęcili się po pracy nad Gollumem, że uznali nie będziemy robić gier, będziemy tylko wydawali gry. Zatem tym razem wydają projekt stworzony przez Dalloar. Gracze wcielają się w Alana Rebelsa, badacza zjawisk paranormalnych, który uda się na tajemniczą wyspę Godstone, aby odkryć prawdę o nagłym zniknięciu swojego ojca. Słyszeliście Państwo już o tym projekcie wcześniej? Ja jestem prawie pewien, że słyszałem o takim projekcie albo o bardzo, bardzo podobnym. Bohater będzie wyposażony w mistyczne wahadło nieznanego pochodzenia, które pozwoli mu ujrzeć to, co jest niewidoczne dla zwykłych śmiertelników. Idea poszukiwania ojca przez syna to jest taka elementarna wartość, która ma znaczenie. Ja lubię takie bardzo proste opowieści, które są niezwykle ludzkie, albo bardzo łatwo jest je umiejscowić w ludzkich przeżyciach. Ojciec poszukujący dzieci, ojciec mszczący się, albo mąż mszczący się za śmierć żony, albo syn poszukujący ojca, to są takie bardzo elementarne historie. Albo mąż szukający żony, albo ewentualnie żona szukająca męża, to może mniej, ale tak czy inaczej. Takie opowieści, które są bardzo oczywiste i zrozumiałe. Albo na przykład kobieta mszcząca się za śmierć dziecka. Bardzo dzikie i bardzo pierwotne, ale bardzo zrozumiałe także. Więc takie historie lubię. Nie lubię takich wysublimowanych opowieści, które nie wiadomo o czym są. A takich gier mieliśmy ostatnio bardzo dużo. Historia zemsty, historia miłości, historia poszukiwań.
To jest coś, co mnie zawsze kręciło. Gra została zaprojektowana jako doświadczenie survival horror, kładąc nacisk na eksplorację i atmosferę, a nie bezpośrednie starcia z przeciwnikami. Gracze będą musieli korzystać z mechanik skradania się, unikając potworów, rozwiązując zagadki, odkrywając mroczne sekrety wyspy. To nie jest taka informacja, która by mnie kręciła bardzo mocno. Ja to nie lubię uciekać bardzo. Gry, w których jestem skazany tylko i wyłącznie na ucieczkę, przerażają mnie dużo, dużo bardziej. Ja należę do tego typu ludzi, że jakby mnie gonił potwór, to ja bym wolał się odwrócić i zginąć na miejscu, bo strach towarzyszący ucieczce jest dla mnie dużo bardziej przerażający niż śmierć w szponach bestii. Taki charakter, taki dzielny jestem, a może taki jestem tchórzliwy. Zależy, jak to interpretować, więc w grach także nie bawią mnie tego typu mechaniki. Albo mechanizmy, jak to niektórzy mówią dzisiaj poprawnie. Twórcy zapewniają, że The Occultist zapewni niesamowitą imersję z swoją mroczną i atmosferyczną grafiką, oryginalnymi zagadkami oraz ścieżką dźwiękową skomponowaną przez świetnego kompozytora Pepe Herrero. Więc proszę Państwa, tak wyglądają zapowiedzi gier, o których wcześniej nie wspominałem. Myślę, że będę regularnie sięgał po takie tytuły, o których mogliście nie usłyszeć, a które zapowiadają się bardzo interesująco i nadejdą w bliżej nieokreślonej przyszłości. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie na YouTubie. Do zobaczenia, do usłyszenia.